Szanowni Państwo, chcieliśmy dzisiaj Państwa zabrać w podróż do niezwykłego okresu. To są lata, przełom lat 50. i 60. w Stanach Zjednoczonych, w Związku Radzieckim, ale to jest historia, która dotyczy nas wszystkich, ponieważ historia rozgrywa się nie tylko w tych dwóch państwach, ale także na orbicie okołoziemskiej. Otóż to był taki czas, przełom lat 50. i 60., kiedy ludzkość zaczęła mówić o tym właśnie, że zaczyna się era podboju kosmosu. Nagłówki gazet wtedy krzyczały, mówiono, że tak, teraz orbita, za chwilę Księżyc, a potem cały Wszechświat. Chcieliśmy opowiedzieć Państwu, dlaczego tak się nie stało. Dlaczego jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy? Jak w ogóle to myślenie o podboju kosmosu się zaczęło? Czy są Państwo w stanie sobie wyobrazić dwie grupy ludzi, które się nienawidzą ze sobą? Widzę, że Państwo się śmiejecie, więc to prawda, w dzisiejszej Polsce to bardzo łatwo takie grupy sobie wyobrazić, ale chciałbym Państwa zabrać w podróż w czasie i przenieść nas wszystkich do roku 1945, kiedy kończy się II wojna światowa. Na zgliszczach III Rzeszy stoją Amerykanie i Rosjanie, jeszcze sojusznicy, ale już prawie wrogowie, bo zaczyna się nowy porządek świata i jedni i drudzy wiedzą, że będą chcieli rozszerzyć swoje wpływy i nie podoba im się rozstrzygnięcie II wojny światowej. Co więcej, generałowie obu armii wiedzą, że następna wojna, która wybuchnie, nie będzie już taka sama. To nie czołgi będą decydowały o tym, kto będzie zdobywał miasta i podbijał państwa, tylko nowe technologie i nowe bronie. Dlatego trzeba wymyśleć broń, która będzie w sposób szybki i tani zabijała innych ludzi. W tamtym czasie moralność i etyka idzie na bok. Amerykanie zapraszają na pokład Wernera von Brauna. To był twórca nazistowskiego programu kosmicznego, twórca, konstruktor rakiet V1, V2, które bombardowały Londyn. Amerykanie nie mają żadnego problemu etycznego z tym, że von Braun był nazistą, a rakiety V1 i V2 produkowali więźniowie obozów koncentracyjnych. To nie ma znaczenia. Liczy się pragmatyzm. Rosjanie dokładnie to samo. Armia Czerwona zdobyła ośrodek w Peninde, czyli ośrodek, w którym produkowano te rakiety, konstruowano. Co prawda on był zniszczony, ale Rosjanom udało się przejąć część technologii i zatrzymać personel techniczny. To było bardzo ważne. Wbrew obawom Niemców, ci naukowcy nie trafiają na Syberię, tylko do ośrodka pod Moskwą, gdzie zostają wdrożeni w budowę rosyjskiego programu rakietowego. Z kolei von Braun otrzymuje amerykańskie obywatelstwo, jest Amerykaninem i dla amerykańskiej armii ma produkować rakiety. Bo i Amerykanie mają już atom, Rosjanie nad atomem pracują, więc marzeniem generałów jest to, aby stworzyć rakietę, która przeniesie głowicę atomową na przykład z Moskwy nad Waszyngton albo z Waszyngtonu nad Moskwę. Im więcej głowic, tym lepiej, bo większe straty u przeciwnika. Naukowcy pracują na życzenie wojskowych, ale mają swoje marzenia i spoglądają w gwiazdy. Zaczyna się ostra rywalizacja. Pierwszy policzek wymierzają Rosjanie. Jest 4 października 1957 roku, kiedy w kosmos wystrzeliwują Sputnika, pierwszego sztucznego satelitę Ziemi. I z orbity ziemskiej rozlega się to słynne bip, 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 które strasznie denerwuje Amerykanów. Amerykanie są wściekli, ale są też przerażeni. No bo sobie wyobraźmy, że nie chodzi oczywiście im o tego Sputnika, tylko chodzi o rakietę, która ten Sputnik na orbitę wyniosła. A gdyby zamiast tego Sputnika w tej rakiecie była głowica jądrowa, to znaczy, że Rosjanie mogą spuścić bombę atomową w dowolne miejsce na teren Stanów Zjednoczonych. Co jest w ogóle nie do pomyślenia. Drugi policzek zostaje wymierzony krótko potem, bo już w listopadzie 1957 roku, kiedy na orbitę okołoziemską wylatuje Łajka. Piesek znany Państwu, bardzo ładny, kundelek z takim białym paskiem na pyszczku, na mordce. Wszystko to pięknie wygląda, ale znowu jest niebezpieczne. No, bo skoro Rosjanie potrafią wynieść na orbitę żywe stworzenie, ssaka, jesteśmy bardzo blisko, więc pewnie kombinują już z tym, jak wynieść na orbitę człowieka, kosmonautę. A człowiek, to już wiadomo, to już nie tylko będzie ślepy pocisk, ale można tym pociskiem pewnie jakoś będzie sterować. I Amerykanie zaczynają kombinować, bo po prostu nie wiedzą, na jakim etapie są Rosjanie. W związku z tym
jest taki człowiek, który się nazywa Gerald Egan i on w tamtym czasie organizuje w Stanach masowe imprezy, koncerty, walki bokserskie, które przyciągają miliony osób. I on proponuje, znaczy wymyśla taki fortel, proponuje Rosjanom, że kupi od nich łajkę. Chce ją wystawiać w cyrkach i proponuje za to Rosjanom 250 tysięcy funtów, bo on poszedł z tym do brytyjskiej ambasady w Londynie. 250 tysięcy funtów w roku 57 to jest wartość nabywcza o wiele większa niż dzisiaj. I pewnie by Rosjanie się skusili na to, żeby tą łajkę oddać, ale nie oddają. Dlaczego? Ponieważ łajka nie żyje. Wtedy się okazuje, że no może jest jeszcze szansa, żeby przegonić Amerykanów i Rosjan, żeby Amerykanie pierwsi wysłali człowieka na orbitę okołoziemską. I tutaj jest, ta łajka jest strasznie ważnym momentem w tej historii, dlatego że tutaj zaczyna się kombinowanie, jak po prostu wystrzelić na orbitę okołoziemską człowieka. Kosmos to jest taki teren, gdzie armie, całe armie nie mogą rywalizować. Pamiętacie Państwo biblijną przypowieść o Dawidzie i Goliacie? Bardzo sprytnie sobie to wymyślono. Stoją dwie armie, no ale nie będą się bić, nie będą przelewali krwi. To jest nieekonomiczne, trochę nawet nieładne. W związku z tym wystawimy sobie dwóch najlepszych naszych zawodników. Niech oni między sobą walczą. Ten, który wygra, to bierze całą pulę, prawda? Jest zwycięzcą. I tutaj, jeśli chodzi o rywalizację kosmiczną, mamy bardzo podobną sytuację. Wystawimy sobie naszych reprezentantów i zobaczymy, niech oni ze sobą tam walczą, zobaczymy, kto jest mocniejszy. Szczególnie jest to ważne dla Amerykanów, dlatego że ci wybrańcy jeszcze nie polecieli w kosmos, ale już są uważani za rycerzy wolności, którzy będą walczyli z Imperium Zła. Darek uderzył w retorykę biblijną, ja pójdę w klimaty westernowe. Mamy rok 59, NASA, czyli Amerykańska Agencja Kosmiczna, mówi do Amerykanów: kochani, za parę lat wyślemy człowieka w kosmos, to będzie Amerykanin. I setki tysięcy Amerykanów spogląda w niebo i są dumni. Tam będzie Amerykanin już wkrótce. Rozpoczyna się wielki casting, na który zgłasza się ponad 500 pilotów wojskowych. To nie jest przypadkowa grupa, moi drodzy. Po pierwsze mają doświadczenie bojowe z wojny w Korei, po drugie są odważni, oczywiście są ryzykantami, to jest bardzo ważne w tej profesji, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że są obyci z przeciążeniami. Lot rakietą w kosmos to są gigantyczne przeciążenia, piloci są już wytrenowani, wyszkoleni i obyci z tą siłą, więc naturalna grupa spośród której wybiera się kandydatów. Selekcja jest bardzo, bardzo trudna. Z grona tych 500 pilotów NASA wybiera 7 osób, 7 wspaniałych, takich westernowych właśnie. I oni zostają okrzyknięci Mercury 7, gdyż projekt lotu, załogowego lotu w kosmos nazywa się Mercury. I proszę Państwa, oni jeszcze nic nie zrobili, oprócz tego oczywiście, że latali na myśliwcach. Z dnia na dzień stają się bohaterami amerykańskiej popkultury. Magazyn Life płaci tej siódemce $500,000 za samo prawo dzielenia się przez nich wrażeniami z przygotowań do lotu. Amerykanie z podboju kosmosu zaczynają robić wielkie show telewizyjne i medialne. W mediach pojawiają się relacje z przygotowań, ze spotkań. Astronauci, niczym bohaterowie wolnego świata, jeżdżą po zakładach pracy, spotykają się z robotnikami. Oczywiście oni nie są szkoleni do spotykania się z ludźmi, nie są dobrymi mówcami. Była taka historia, jak Gus Grissom pojechał do fabryki, w której produkowano rakiety właśnie kosmiczne. Znaczy próbowano produkować, bo jeszcze nie było tej technologii rozwiniętej. No i spotyka się i patrzy przed nim kilkuset robotników wpatrzonych jak w obrazek. Oni po prostu traktowali astronautów jak bogów. Grissom był pewno bardzo zdenerwowany, tak samo jak my z Darkiem dzisiaj stoimy przed Państwem. I on tak stanął przy mównicy, zamarł i mówi, powiedział dwa słowa. Dobrze pracujecie. I ta setki robotników zaczęło wiwatować, ktoś pobiegł po dyktę, na dykcie namalowano taki duży transparent, dobrze pracujecie i to wisiało w tej fabryce na fali produkcyjnej jako motto. To pokazuje, kim byli astronauci. Zarówno piloci, jak i ich rodziny, a także personel techniczny został skoszowany w jednym miasteczku, które media określiły Togetherville.
Wydawało się, że to będzie wygodne ze względu bezpieczeństwa, ale okazało się sukcesem komercyjnym, gdyż każdego dnia tam przyjeżdżały setki Amerykanów, żeby zobaczyć, jak mieszkają przyszli bohaterowie kosmosu. Były normalne wycieczki, jak w Hollywood, jeździło się odkrytym autobusem i przewodnik mówił, że tu mieszka Glenn, tu mieszka Armstrong i tak dalej, tak? Ludzie za to płacili. Była taka niepisana reguła, że astronauci muszą być wzorem moralności i wszelkich stąd chodzących, więc NASA bardzo pilnowała, aby żaden z astronautów nie wdał się w żaden romans. Uczucia nie wchodziły w grę. Seks i owszem, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Także wszystkie motele wokół przylotka Canaveral okupowały młode, piękne dziewczęta, które zyskały miano Astro Groupies, które były fankami astronautów. I proszę mi wierzyć, między zarkiem czytali wspomnienia astronautów amerykańskich. Oni z tego korzystali. Oni mówili, że były soczyste jak gruszeczki, ale pilnowali się, żeby nie było żadnej afery. Także po treningach te motele tętniły życiem, gorzała lała się wiadrami i nikomu nie przeszkadzało, że razem z astronautami bawią się naziści Wernera von Brauna, którzy na cały głos puszczali Hort Wessel Lied, czyli nazistowski hymn. Liczył się cel, zdobycie kosmosu. Rosjanie postępowali zupełnie inaczej. Tam wszystko było owiane wielką tajemnicą. Kiedy po starcie Sputnika Komitet Noblowski poprosił Rosjan, żeby ujawnili nazwisko konstruktora tej rakiety, która wyniosła Sputnika w kosmos, dostali odpowiedź, że to osiągnięcie całego narodu radzieckiego, a nie jednego człowieka. Nazwisko Sergeja Korolowa zostało dopiero ujawnione w 1966 roku, kiedy on po prostu zmarł. Nikt nie znał, bo oczywiście Rosjanie mieli taką samą grupę jak Mercury 7, ale po prostu nikt nie znał tych nazwisk. Gagarin, Titow, Bondariew, Popowicz. Jakby się zapytało człowieka, nie wiem, w Moskwie na głównej ulicy, czy zna te nazwiska, pewnie by wzruszył ramionami, bo to były po prostu nazwiska utajnione i absolutnie nieznane. I po prostu ta tajemnica była wszechobecna. Dlatego na przykład Rosjanie ukrywali to, ponieważ to była taka strategia, że o czym się nie wie, nie trzeba się z tego tłumaczyć. Propaganda mówiła o tym, że wszystko jest wspaniałe i wszystko się Rosjanom udaje. Tam nie ma żadnych porażek. Dlatego też społeczeństwo rosyjskie, ani cały świat, nie dowiedział się na przykład o wypadku Bondariewa, który był przygotowywany do lotu w kosmos. Każdy z tych kandydatów był zamykany w takiej kapsule ciśnieniowej, która musiał tam spędzić 10 dni, bo tam badano, jak ten organizm po prostu człowieka wytrzyma w takiej atmosferze, w zmienionym ciśnieniu i w takiej atmosferze wzbogaconej o mieszance tlenowej, bardzo bogatej. W związku z tym on już po 10 dniach zaczął odklejać sobie elektrody, bo był przypięty elektrodami oczywiście, tam było wszystko mierzone, ciśnienie, krew pobierał i oddawał do próbek, więc po 10 dniach zaczął te elektrody odklejać i miał taki wacik nasączony spirytusem i on zaczął się tym wacikiem przemywać te ślady i rzucił to na taką elektryczną kuchenkę, na której sobie przygotowywał jedzenie. Oczywiście atmosfera wzbogacona tlenem, to wszystko nagle zaczęło płonąć i ten kosmonauta Bondariew również zaczął płonąć. Nie można było tej komory ciśnieniowej otworzyć, dlatego że trzeba było najpierw wyrównać ciśnienie. Więc kiedy w końcu tą komorę otworzono, on jeszcze żył, ale umierał potem przez 8 godzin. Świat o tym w ogóle nie usłyszał. A to była cena tego podboju kosmosu, o której właśnie Rosjanie nie opowiadali i milczeli. Szanowni Państwo, jak powinien wyglądać Waszym zdaniem idealny radziecki kosmonauta? Według wzorca moskiewskiego powinien być niski. To oczywiście praktyka, tak? Bo niski człowiek łatwiej się zmieści w niewielkiej kapsule kosmicznej. Ale przede wszystkim powinien być odważny, koleżeński, sympatyczny. Powinien dobrze wyglądać w telewizji i na zdjęciach. Ale najważniejsze było pochodzenie. Musiał pochodzić z rodziny robotniczej albo chłopskiej.
I Rosjanie znaleźli tego kandydata. Gdzie go znaleźli? W morskiej bazie pod Murmańskiem. Jurij Gagarin się nazywał. To był syn kołchoźników spod Smoleńska. Świetny pilot, żona, dziecko, idealny człowiek. Ale nikt go nie znał, za wyjątkiem przyjaciół i znajomych. Nikt nie wiedział, że Gagarin przygotowuje się do lotu w kosmos. Tajne przez poufne. 12 kwietnia 1961 rok. Nazwisko Jurij Gagarin jest odmieniane przez wszystkie przypadki we wszystkich językach świata. Agencja TASS informuje, że Związek Radziecki, dumny naród radziecki, wysyła w przestrzeń kosmiczną człowieka. Jurij Gagarin jest na orbicie. Raptem dokonuje jednego okrążenia Ziemi, ale jako pierwszy człowiek spogląda na Ziemię z orbity. To jest ogromny sukces Rosjan, to prawda. Ogromny sukces ludzkości, ale gigantyczny policzek dla Amerykanów, gdyż program Mercury dobiega końca i Amerykanie są gotowi do wysyłania astronautów na orbitę. No ale kto będzie się cieszył z wysłania drugiego, trzeciego, czwartego, piątego lub szóstego astronauty, kiedy pierwszy jest Gagarin? To jest ogromny policzek. NASA się mętnie tłumaczy z tego przypadku. John Glenn, jeden z astronautów z Mercury 7, mówi po męsku: Rosjanie skopali nam tyłek, ale wyścig nie jest jeszcze skończony. Mm-hmm. Jurij Gagarin płaci ogromną cenę za ten sukces. Jest traktowany jak taka laleczka, która jest pokazywana na całym świecie. Spotykają się z nim koronowane głowy, ale prawda jest, wszyscy go podziwiają, ale prawda jest zupełnie inna. On w tej statku kosmicznym, w tej rakiecie był przypięty pasami, praktycznie nic nie mógł robić. Jego zadanie polegało tylko na tym, żeby przeżyć. Przeżył, ale cena jest ogromna. On nie może nawet powiedzieć nic od siebie, żadnego zdania. Wszystko jest wyreżyserowane. Dlatego popada w alkoholizm, a ludzie znowu nie wiedzą o jego ekscesach seksualnych chociażby, tak? Bo są słynne historie, kiedy ucieka z pokoju w spodniach spuszczonych na dół i rozbija sobie twarz. Ludzie wtedy, znaczy władze radzieckie mówią, że to jest efekt wypadku na treningu. Marcin. Szanowni Państwo, Sputnik, Łajka, Gagarin. Amerykanie są policzkowani raz za razem. Ten wyścig nie przebiega tak, jak powinien przebiegać, ale zdają sobie sprawę, że tak naprawdę wysłanie Sputnika na orbitę, potem człowieka na orbitę, to tak naprawdę ćwierćfinał i półfinał Igrzysk Olimpijskich. Finałem Igrzysk Olimpijskich będzie lot na Księżyc i postawienie ludzkiej stopy na Księżycu. To jest cel numer jeden i Rosjan, i Amerykanów. Oczywiście Amerykanie są przerażeni tym, co robią Rosjanie. Nie zdają sobie sprawy, że radziecki przemysł jest niewydolny i technologicznie nie goni Amerykanów. Wiceprezydent Lyndon Johnson mówi w orędziu do narodu, że jest przerażony tym, że pewnego dnia się obudzi i będzie spoglądał na blask komunistycznego Księżyca. To przeraża Amerykanów i budzi też ducha walki. Prezydent Kennedy w takim przemówieniu, które przypomina troszeczkę przemówienia Nikity Chruszczowa, ogłasza, że Amerykanie budują program Apollo, lotu na Księżyc. I Kennedy mówi, że to nie będzie lot astronautów, to będzie lot całego narodu. Oczywiście wyląduje jeden człowiek, ale tak naprawdę stopę na Księżycu postawi cały amerykański naród. Koszt 20 miliardów dolarów, ale było warto. 16 lipca 1969 roku z przylądka Canaveral startuje rakieta Saturn z 3 astronautami na pokładzie i 4 dni później na Ziemię dociera informacja, że lądownik z 2 z nich wylądował na Księżycu. Cały świat zamiera, gdyż Amerykanie w swoim stylu transmitują wszystko na żywo w telewizji. Ludzie obserwują i modlą się, bo nikt nie wie. Wyjdą, przeżyją, wrócą, uda się, spotkają obcych. Nikt nie wie. Naukowcy są zdumieni, bo nikogo nie trenował wcześniej. Wszystko się udaje, proszę Państwa. Amerykanie wychodzą na Księżyc, wbijają tą słynną scenę, wbijają amerykańską flagę, zostawiają orędzie, że przybyli jako przedstawiciele ludzkości i przybyli jako przedstawiciele społeczeństwa, które miłuje pokój. Wyścig jest rozstrzygnięty. Pierwsi są Amerykanie, którzy zdobywają Księżyc. 72 rok, ostatni raz Amerykanie lecą na Księżyc. Mija od tego czasu 40 lat i co? Ciągle jesteśmy na orbicie. To jest to odległość największa, 600 kilometrów. To jest 1/10 promienia Ziemi. Kiedy mówimy o podboju kosmosu,
Kiedy mówimy o podboju kosmosu, to mówimy tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, stanęli nad brzegiem oceanu, napompowali ponton, wypłynęli 50 metrów od brzegu i ogłosili, że jesteśmy zdobywcami oceanu. Tak wygląda podbój kosmosu. Wszyscy teraz mówią o tym, że polecimy na Marsa i dalej będziemy zdobywać kosmos. Nie będziemy, proszę Państwa, a to dlatego, że opowiedzieliśmy to Państwu wszystko po to, żeby Wam uzmysłowić jedną rzecz. Ta historia opowiada bardzo dużo o nas samych. O tym, jacy jesteśmy jako ludzkość, że napędza nas konflikt i napędza nas chęć zysku. Dopóki nie będziemy mieli jakiejś korzyści materialnej z podboju kosmosu, nie polecimy dalej niż na orbitę. Love and peace. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.